9 września wspominamy świętego Piotra z Pebrac, prezbitera. Informacje o Piotrze pochodzą z jego żywota, skreślonego w 14 lat po jego śmierci przez pewnego kanonika z Pebrac. Wiemy, że Piotr urodził się w pierwszych latach 11 stulecia w Langec, w Auvergne, w licznej rodzinie rycerskiej. U początku swojej kariery kościelnej obsługiwał klasztor sióstr w Saint-Pierre-la-Chasse. Tamto jedna z zakonnic miała go, nieskutecznie, namawiać do grzechu, o czym wspomina jego biograf. Zrezygnowawszy z archipresbiteratu w Langec, Piotr założył potem dom kanoników reguły świętego Augustyna w Pebrac. Stało się to prawdopodobnie w roku 1060. Kanoniku wyposażono niebawem w liczne darowizny. Piotr zmarł w opinii świętości 8 września, między rokiem 1080 a 1085. Jego wspomnienie obchodzono na ogół w dniu następnym, a u jego grobu wypraszano sobie uzdrowienia z febry. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej pomocy święty Piotr stale naśladował ubogiego i pokornego Chrystusa. Udziel za Jego pośrednictwem łaski, abyśmy stale trwali w naszym powołaniu i zdołali dojść do doskonałości, której wzór dałeś nam w Twoim Synu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłosny.